Dzień dobry Państwu. Witamy na kolejnym webinarium z cyklu Tajniki sprzedaży na zagranicznych platformach internetowych. Przed Państwem wystąpi nasz prelegent, ekspert sprzedaży na marketplace'ach. Liczymy, że poruszone tematy zainteresują Państwa i będziecie Państwo chętnie uczestniczyć także w kolejnych. Jako GS1 Polska prowadzimy wiele webinariów tematycznych. Aktualne informacje o nadchodzących wydarzeniach komunikujemy zawsze na naszej stronie internetowej www.gs1.pl.org oraz poprzez wysyłkę newslettera, do którego subskrypcji serdecznie zachęcam. Dzień dobry, witam serdecznie. Dziękuję serdecznie przede wszystkim gospodarzom za zapowiedź, za zaproszenie mnie do poprowadzenia dzisiejszego webinaru. Ja nazywam się Kamila Grotowska. Tu co prawda we wstępie było wspomniane, że będzie to dotyczyło zagranicznych platform, ale akurat ja dzisiaj opowiem Państwu o Allegro, więc o naszej rodzimej platformie marketplace'owej. Jeżeli chodzi o dzisiejszy temat, to on jest dość prosty i krótki, więc obstawiam, że on nie zajmie nam dużo czasu. Zdaję sobie sprawę, że to też nie są takie najbardziej ekscytujące informacje, jakie można się dowiedzieć na temat sprzedaży o Allegro, bo to są po prostu zasady, których należy przestrzegać, żeby uniknąć powiedzmy jakichś nieporozumień czy jakiegoś kontaktu z naszej strony, że coś z ofertą jest nie tak. Natomiast no, pomimo, że nie są to może te takie najciekawsze elementy związane ze sprzedażą, to jednak wciąż są bardzo ważne i mam nadzieję, że to będzie pomocne. Postaram się też wtrącać takie ciekawostki, które ogólnie służą poprawie jakości oferty, może nie tylko pod takim kątem regulaminowym, ale również pod takim kątem powiedzmy zwiększania widoczności na Allegro. Dzisiaj powiemy sobie w zasadzie o takich trzech najważniejszych elementach. Pierwszy będzie dotyczył tytułu, jakie zasady on powinien spełniać, żeby był zgodny z regulaminem Allegro, opisów, a także zdjęć. I zaczniemy właśnie od wspomnianego przeze mnie tytułu. Tutaj pozwoliłam sobie przedstawić przykłady, prawdziwe przykłady tytułów ofert, które na Allegro znalazłam, które niestety nie są zgodne z naszym regulaminem. Może się tak zdarzyć, że te tytuły będą przez jakiś czas funkcjonowały. Jeżeli znajdziecie kiedykolwiek na liście wyników wyszukiwania oferty, które są niezgodne z naszym regulaminem, to faktycznie tutaj potwierdzam, że taka sytuacja może być, bo mamy różne sposoby zabezpieczania naszych ofert przed łamaniem regulaminu. Nie wszystkie są takie algorytmiczne, bo algorytmy, jak wiecie, są dość bezduszne, więc raczej staramy się też weryfikować to w jakiś sposób. A że mamy na Allegro przeszło 200 milionów ofert wystawionych w jednym momencie, no to może się tak zdarzyć, że przez jakiś czas oferta niezgodna z regulaminem będzie wisiała, bo to jest nie do zweryfikowania. Tutaj właśnie robiono u nas takie obliczenia, że gdyby chciało się wszystkie oferty przejrzeć, to zajęłoby to kilka lat, a jak się domyślacie, co sekundę są dodawane nowe, więc faktycznie ta weryfikacja jest robiona najszybciej, jak się da, ale może się tak zdarzyć, że faktycznie takie tytuły da się wyszukać, jak tutaj teraz widzicie. Ale cóż z tymi tytułami jest nie tak? Teraz podświetliły się na pomarańczowo te elementy, które w tych tytułach nie powinny się znaleźć i może na tej podstawie postaram się Wam opowiedzieć właśnie, jak taki tytuł powinien wyglądać. To, czego przede wszystkim należy unikać, to wszelkich znaków specjalnych. Tutaj głównie pojawiają się wykrzykniki, ale również czy to będzie znak małpy, czy znaki zapytania, one nie są dozwolone regulaminowo, chyba że to jest faktycznie część nazwy przedmiotu, powiedzmy tytuł książki, czy może jakaś marka ma też jakiś znak specjalny w swojej nazwie, no to wówczas oczywiście można go użyć, ale chodzi o to, żeby one tak dodatkowo nie, tego tytułu nie wzbogacały, nie używamy z żadnych znaków specjalnych. Tutaj myślę, że to jest taka troszeczkę zamierzchłość, taki element, który kiedyś bardzo mocno na Allegro pojawiał się, właśnie takie zachęty do wejścia w ofertę, typu polecam, tylko tutaj, zobacz u mnie, to rozumiem skąd to się wzięło, ponieważ faktycznie na Allegro klient ma możliwość porównywania wielu ofert w krótkim czasie. Jest to środowisko dość konkurencyjne, więc sprzedawcy chcąc przyciągnąć właśnie uwagę klienta w stronę swojej oferty, czasem stosują takie słowa, ale niestety one są po pierwsze niezgodne z regulaminem, a po drugie ja to też odradzałabym, jeżeli chodzi o taką skuteczność oferty, ponieważ tytuł zawsze liczy tylko 50 znaków, lepiej wykorzystać tą przestrzeń na takie słowa kluczowe, które klienci faktycznie wpisują w wyszukiwarkę. Szkoda moim zdaniem po prostu zapełniać tego tytułu takimi słowami, które w wyszukiwarkę są wpisywane stosunkowo rzadko.
Więc właśnie zachęcałabym, żeby od takich wypełniaczy tytułu się powstrzymać. Tutaj jeszcze widzimy takie informacje dotyczące samej realizacji już przesyłki, na przykład wysyłka dziś czy odbiór osobisty. Tutaj gdzieś też była informacja o fakturze, jeżeli się nie mylę. To również powinno znaleźć się w odpowiednich zakładkach opisu, nie natomiast w samym tytule. Może być informacja, że produkt jest objęty gwarancją, ale tak jak tutaj widzimy na tym przykładzie, nie może być podana długość tej gwarancji, bo już same warunki gwarancji muszą być opisane właśnie w odpowiedniej zakładce opisu. Te zakładki opisu bardzo dużo nam uporządkowały. Tak jak być może pamiętacie, chociażby jako klienci, kiedyś na Allegro każdy sprzedawca miał możliwość zaimplementowania swojego własnego szablonu HTML do oferty i praktycznie to sprzedawca był jedynym decydentem, jak ta oferta wygląda, gdzie jest informacja właśnie o zwrotach, o gwarancji, o przesyłce. To zależało od sprzedawcy, jak on sobie tutaj skomponował tą ofertę i w wielu przypadkach to wyglądało bardzo ładnie, estetycznie. Część sprzedawców naprawdę zainwestowała sporo wysiłku i podejrzewam, że też pieniędzy, żeby taki szablon ładny, estetyczny stworzyć. Natomiast miał on swoje minusy. Trochę więcej jeszcze będę o tym mówiła przy zdjęciach, ale na pewno pierwszym z nich było to, że te szablony nie były responsywne. Te szablony HTML bardzo długo otwierały się na smartfonach, na urządzeniach mobilnych typu tablety i nie dopasowywały się po prostu do ekranu urządzenia, na którym go oglądaliśmy. Po drugie, z naszych badań wynikało jednoznacznie, że klienci lubią taką przewidywalność, taką wygodę. Myślę, że to jest w ogóle jeden z podstawowych czynników, który decyduje o sukcesie Allegro, że tutaj już klienci mają zapamiętane wszystkie swoje dane, swój ulubiony paczkomat, swoją ulubioną metodę płatności, nie muszą wypełniać tego formularza od nowa za każdym razem i też właśnie nie muszą za każdym razem w innym miejscu na ofercie szukać tych samych informacji, chociażby o wysyłce czy o fakturze. O pozostałych jeszcze tutaj elementach, dlaczego ten opis został zmieniony, powiem później, chociaż jeśli sprzedajecie już na Allegro jakiś czas, to na pewno się zdążyliście do niego przyzwyczaić, bo on już chyba trzeci czy czwarty rok funkcjonuje w obecnej formie. Z takich rzeczy, które jeszcze nie powinny się znaleźć w tytule, to są wszelkie oznaczenia kodowe, czyli jeżeli macie jakiś kod producenta, czy na przykład macie nawet jakąś swoją własną sygnaturę, która pozwala Wam odnaleźć przedmiot wśród innych, to do tego celu służy takie pole właśnie kod produktu i tam zachęcam, żeby te kody wpisywać. Natomiast w tytule lepiej wykorzystać ten tytuł na takie słowa, które są właśnie wyszukiwane przez kupujących. Generalnie, jeżeli chodzi o tytuł, jeżeli mogłabym Wam dać taką jedną wskazówkę, jak budować go, żeby uniknąć jakiejś tam właśnie niezgodności z regulaminem, to naprawdę im prościej, tym lepiej. Zawsze staram się porównać tutaj te nasze tytuły ofert do takich tytułów ofert, czy może nazw przedmiotów, które znajdziecie w profesjonalnych, dużych sklepach internetowych. I tam właśnie rzadko takie dodatkowe informacje w tytule są, raczej jest to taka treściwa, krótka, rzeczowa informacja, co jest przedmiotem oferty. I właśnie tak też zachęcałabym, żeby ten tytuł budować. Czyli najlepiej na pierwszym miejscu dać informację, co jest przedmiotem oferty, później marka, kolor, jakieś takie parametry, które są bardzo mocno z tym przedmiotem związane i na samym końcu, jeśli starczy miejsca, to właśnie takie dodatkowe słowa kluczowe, które przez klientów są poszukiwane. O samych słowach kluczowych nie będę dzisiaj całego tematu rozwijała, bo tego jest całkiem sporo. Omawiamy to na innym webinarze, który właśnie do tego celu służy. Nie pamiętam, czy mamy tutaj go zaplanowanego wspólnie z GS1, ale jeśli tak, to chętnie opowiem przy następnej okazji. Myślę, że jeżeli chodzi o takie błędy najczęstsze w tytułach, to chyba wyczerpałam temat, więc przejdziemy sobie do parametrów. I tutaj sprawa jest też dość prosta. Chodzi o to, żeby parametry odzwierciedlały faktyczny stan przedmiotu i żeby uniknąć takiej manipulacji słowami kluczowymi. Tą manipulację słowami kluczowymi można też jak najbardziej odnieść do tytułów. Co tu mam na myśli? Czasem sprzedawcy, wiedząc na przykład, że dana marka jest często wpisywana w wyszukiwarkę, gdzieś tam starają się przemycić to słowo kluczowe, żeby jego oferta znalazła się na wynikach wyszukiwania. Przykładowo stosują takie chwyty, że piszą na przykład w stylu Zara, jak Toshiba. No naprawdę tutaj najróżniejsze manipulacje są stosowane, ale to niestety jest
dosyć mocno, że tak powiem, usankcjonowane w Allegro. Jeżeli tego typu naruszenie w tytule się znajdzie, to jest duże ryzyko, że oferta będzie zamknięta. I dodatkowo powiem Wam, że to też nie jest za bardzo skuteczne, jeżeli chodzi o zwiększenie sprzedaży w ofercie. Z naszych badań wynika, że klienci czują się wprowadzeni w błąd, odczuwają taki chaos, że szukają przedmiotu danej marki, a tutaj nagle na listingu pojawiają się oferty, które nie są wcale tej marki, tylko po prostu wskutek takiej manipulacji się tam znalazły. Może pamiętacie, to już było jakiś czas temu, jak w internecie gdzieś tam śmigał taki mem, screen, gdzie pan zamieścił na OLX-ie, akurat nie u nas, tylko na platformie ogłoszeniowej ofertę telefonu używanego i właśnie pokusił się o taką manipulację słowami kluczowymi, że w tytule wpisał, że nie Huawei, nie Samsung, nie iPhone, tylko telefon Xiaomi na przykład, coś w tym stylu, bo ten tytuł brzmiał i właśnie potem klienci trochę zirytowani takim sprytnym zabiegiem tego sprzedawcy, jakby mogło się wydawać, pisali do niego jakieś zabawne wiadomości, trochę go tam męczyli, więc no też no chociażby ten przykład pokazuje, że dla klientów to jest bardziej frustrujące, co najwyżej zabawne, ale rzadko kiedy ktoś skusi się na taki zakup, chyba że przez pomyłkę. Jeżeli chodzi o opis przedmiotu, to tutaj troszeczkę już napomknęłam, że jest on obecnie w formie zakładek, czyli w osobnym miejscu opisujemy kwestie dotyczące dostawy, w osobnym miejscu kwestie dotyczące gwarancji czy zwrotów, ale ja dzisiaj się skupię bardziej na tym właściwym opisie, czyli o tym, w tym miejscu, co piszemy o przedmiocie. I tutaj pierwsza podstawowa zasada dotycząca opisu jest taka, że prosimy, aby wszystkie istotne części opisu były w formie tekstowej. Oczywiście, żeby coś odzwierciedlić, jakieś funkcje przedmiotu, można też zamieścić jak najbardziej grafiki w opisie, tylko chodzi o to, żeby nie na zdjęciach nie było po prostu tekstu, ale o tym będę jeszcze mówiła za chwileczkę przy zasadach dotyczących właśnie zdjęć. To wynika z tego, że nasze oferty są też widoczne, nie tylko z poziomu Allegro, ale na przykład poprzez wyszukiwarkę googlowską i algorytmy Google'a. Ogólnie algorytmy zawsze trochę gorzej radzą sobie z tym, co jest na zdjęciach. One oczywiście po jakichś kolorach, kształtach coraz lepiej rozróżniają, co dane zdjęcie przedstawia, chociaż też bywa z tym różnie, ale jeżeli coś jest w formie tekstu, jakiś napis jest na zdjęciu, no to najczęściej on dla algorytmu pozostaje nieczytelny, więc dlatego prosimy między innymi, żeby te części opisu były to, co chcemy przekazać słownie, żeby było po prostu w tych modułach tekstowych, a zdjęcia osobno. Oczywiście opis nie może kierować poza Allegro i co tu konkretnie mam na myśli? Zdarza się, że sprzedawcy piszą w ten sposób. Jeżeli chcesz otrzymać cenę hurtową, skontaktuj się z nami przed zakupem, doradzimy Ci, wyliczymy nową ofertę. Albo nawet jest to bardziej subtelne, czyli na zasadzie przed kliknięciem kup teraz zadzwoń do nas, nasi konsultanci doradzą najlepszy przedmiot. To tutaj już jest taki przedmiot zachęcający do zakupu poza Allegro. Oczywiście wiem, że to jest dla sprzedawców korzystna sytuacja, natomiast nam no jednak zależy, żeby tutaj te biznesy robić u nas, żeby ta sprzedaż przebiegała na Allegro. Myślę, że to nie będzie dla Was szokujące. Wyobraźcie sobie taką odwrotną sytuację, że na przykład nie wiem, macie sklep stacjonarny i przychodzi do Was konkurencja i na przykład zachęca, żeby u niej dokonać zakupu, to myślę, że nikt by na to nie pozwolił. I podobnie my również prosimy, żeby opis nie kierował poza Allegro, żeby jednak skupiać się na tym, żeby te transakcje zachodziły na naszym marketplace. Niedozwolone jest umieszczanie też adresów stron www. I to jest takie dosyć logiczne, to już jest taki ewidentny przykład też, jak to się mówi, wyprowadzania ruchu poza Allegro. Natomiast jeżeli to są, na przykład, nie wiem, macie jakiegoś bloga firmowego, albo to jest jakieś miejsce, gdzie są jakieś instrukcje, jak ten przedmiot wykorzystać, jakieś dodatkowe informacje, ale nie jest tam prowadzona sprzedaż, to jak najbardziej takie linki zewnętrzne mogą się znaleźć, tylko chodzi o to, żeby tu nie były linki do sklepów internetowych. Jeżeli chodzi o opis przedmiotu, to pojawia się też kwestia, jak zakomunikować klientowi, że macie w ofercie różne warianty do wyboru. I tutaj w zależności właśnie jakiego rodzaju są to warianty, można to zrobić na dwa sposoby. Takim najprostszym jest łączenie ofert w ofertę wielowariantową.
Czyli na przykład klient wchodzi na Waszą ofertę, sprzedajecie obuwie, macie ten sam model buta jeszcze w dwóch innych kolorach, wówczas klient widzi te kolory do wyboru, czy też może wybrać sobie inny rozmiar przedmiotu. Tylko tutaj jest taki warunek, że te przedmioty, które łączycie w wielowariant, muszą mieć te same przeznaczenie, być tej samej marki, czyli nie może to tak być, że na przykład posługując się już tym przykładem buta, łączycie na przykład model Nike'a i Adidasa, ponieważ no, muszą być one właśnie tej samej marki i muszą być oczywiście wystawione w tej samej kategorii. Ale można zrobić coś takiego, żeby wystawić na jednej ofercie wiele przedmiotów do wyboru. Tutaj zwłaszcza dotyczy to takich rzeczy jak powiedzmy pościele, czy jakieś tkaniny, czy jakieś okleiny, farby, wszystko co ma kolor, bo właśnie można dać wybór z listy koloru, wzoru graficznego lub przedmiotów na indywidualne zamówienie. Natomiast nie można zrobić w ten sposób, że wystawiacie jeden model obuwia, załóżmy, i w ofercie już klient do Was potem pisze wiadomości prywatnej czy wiadomości do sprzedającego przy zakupie, jaki wybiera rozmiar, czy markę, czy kształt. To tutaj właśnie ten wzór graficzny czasem bywa mylący, ponieważ powiedzmy ktoś sprzedaje baterie łazienkowe i te baterie mają to samo przeznaczenie, są w tej samej kategorii jak najbardziej wystawione, de facto może to być nawet ta sama marka, ale powiedzmy jedna bateria jest bardziej kanciasta, taka kwadratowa, jedna jest bardziej okrągła, ma wykończenie, no to już wówczas to nie jest wzór graficzny, tylko to już będzie model czy kształt przedmiotu. A poprzez wzór graficzny to rozumiem to, czy przedmiot jest w kropki, w kratkę i tak dalej. Często właśnie pojawia się takie, to jest bardzo częste pytanie na szkoleniach i niestety tutaj muszę rozczarować, że nie ma na nie takiej jednoznacznej odpowiedzi, czy bardziej opłaca się wystawić oferty osobno i połączyć je w ofertę wielowariantową, czy lepiej faktycznie wtedy, kiedy możemy, jest to zgodne z regulaminem, dać klientowi wybór z listy, czyli że on wchodzi do oferty i dopiero tam wybiera sobie na przykład konkretny kolor i daje Wam znać po zakupie tak de facto. I ciężko jest na to pytanie jednoznacznie odpowiedzieć. Myślę, że to też zależy od przedmiotu. Jeżeli faktycznie sprzedajecie powiedzmy wspomniane tkaniny i macie do wyboru 200 kolorów, to chyba sensowniej będzie mimo wszystko wystawić je na jednej ofercie, tak żeby klient sobie po prostu przeskrolował, przejrzał te kolory i napisał Wam na przykład jaki numer czy nazwę koloru wybiera. Ale jeżeli na przykład sprzedajecie farby, nie wiem, czy do pomieszczeń, czy do włosów nawet, czy jakieś kosmetyki kolorowe, gdzie ten kolor ma takie naprawdę kluczowe znaczenie. To nie jest tak, że kobieta jest blondynką i wejdzie w ofertę dotyczącą farby i mówi, no nie ma blondu, to biorę rudy. Raczej ten kolor już będzie miał bardzo duże znaczenie, tak samo w przypadku kosmetyków jakichś do makijażu. I tak samo w przypadku farb też myślę pokojowych często. Zresztą tam też często są te listy mega długie tych nazw, kolorów, bardzo finezyjne zresztą, ale przeważnie, jeżeli ktoś szuka, to już szuka bardzo konkretnego koloru. I sama miałam często taką sytuację, że szukałam powiedzmy jakiegoś kosmetyku, wpisywałam w wyszukiwarkę Allegro nazwę tego kosmetyku, ale wchodziłam w pierwszą ofertę, okazywało się, że są tam jakieś kolory do wyboru, akurat nie ma tego, który mnie interesuje. Wchodziłam w drugą ofertę, okazało się, że ona dotyczy tylko jednego koloru. I tak zanim doszłam faktycznie do tego, do takiej oferty, która zawierała między innymi ten mój kolor, no to chwilę to zabierało, więc myślę, że jeśli takich przedmiotów jest kilkanaście, to lepiej wtedy wystawić każdy kolor osobno, bo to nie będzie dla Was aż tak pracochłonne, a klientom na pewno ułatwi dotarcie do danego przedmiotu. Tak jak wspomniałam, to jest jak najbardziej dozwolone. Pojawia się też taka kwestia, czy dozwolone jest dawanie gratisów do oferty. Oj, przepraszam serdecznie, tutaj akurat pogotowie jedzie. Jak najbardziej można dawać gratisy i można to w legalny sposób komunikować na Allegro. Jedyne, co jest tak naprawdę zabronione, to prosimy, żeby w tytule nie umieszczać marki gratisu. Z czego to wynika? No tak jak wspomniałam, jeżeli klient szuka danej marki, to zazwyczaj chodzi o tą markę przedmiotu głównego, a nie jakiegoś drobnego gratisu. Czyli powiedzmy, nie wiem, ktoś sprzedaje telewizor, jakiś nawet, nie wiem, nieznanej marki, a dodaje, nie wiem, pendrive Toshiba, załóżmy, czy tam jakiś markowy, no to jest niewspółmierne. Jednak klient, jeżeli będzie wpisywał telewizor i tam markę, no to będzie chodziło mu o telewizor, a nie o markę gratisu. Więc żeby nie wprowadzać klientów w błąd, no to właśnie w tytule nie wpisujemy marki gratisu.
ale w samej ofercie jak najbardziej może być informacja o gratisie. I dozwolona jest taka sytuacja, że napiszecie nawet, że 50 pierwszych zakupów jest gratyfikowanych jakimś dodatkowym prezentem, ponieważ jest sytuacja jasna, jeżeli klient będzie widział, że już jest więcej niż 50 sztuk kupionych, no to będzie miał świadomość, że tego gratisu już najprawdopodobniej nie dostanie. To też może Wam napędzić tą sprzedaż, bo ktoś będzie się szybciej decydował, żeby się załapać na ten gratis, więc to jest dozwolone. Ale nie można robić na przykład czegoś takiego, że powiedzmy co piąta paczka dostaje gratis jakiś prezent. Taki komunikat nie jest dozwolony, bo wtedy no, klient nie będzie miał pewności, czy on się faktycznie załapie, czy nie. My też nie mamy możliwości zweryfikowania, czy to było zrobione w sposób taki rzetelny. Dlatego też taka sytuacja nie może mieć miejsca. I tak samo na przykład, że gratis będzie wyłaniany wskutek losowania, że powiedzmy, nie wiem, po miesiącu spośród wszystkich osób, które zakupiły na danej ofercie, wylosujecie 5, które dostanie jakiś prezent, to też nie jest możliwe. Oczywiście, jeżeli chcecie tutaj dać do wyboru jakieś gratisy, no to trzeba to klientowi przedstawić i wówczas on musi Wam wskazać, jaką konkretnie wersję chce. I tutaj akurat jest dopuszczalne coś takiego, że jeżeli klient nie wskaże, jaki chce na przykład, nie wiem, kolor gratisu czy kształt, no to wyślecie go po prostu losowo. Dobrze, teraz przejdziemy do zdjęć. Zdjęcia dzielą się tak naprawdę na dwie kategorie, jeżeli chodzi o zasady i nie tylko zasady, ale najłatwiej jest to w ten sposób rozpoznać, że miniaturka to jest to pierwsze zdjęcie, które jest widoczne na wynikach wyszukiwania, na listingu. I tutaj te zasady są nieco bardziej restrykcyjne niż w przypadku tych zdjęć, które już klient widzi po przejściu w ofertę, czyli tych zwanych zdjęć w galerii. Od pewnego czasu miniaturki muszą być prezentować przedmiot na białym tle i to w tym specyficznym odcieniu RGB 255, 255, 255, tak jak widzicie na tym slajdzie. Oczywiście są pewne wyjątki kategorii, których to nie dotyczy. Zachęcam, żeby sprawdzić naszej pomocy Allegro, bo one są przedstawione, to są przykładowo meble kuchenne, no bo trudno faktycznie taki zestaw mebli kuchennych, który on praktycznie zajmuje całą ścianę, tak sztucznie gdzieś tam wycinać, żeby nie było żadnych innych elementów i żeby, nie wiem, wyciąć jakieś tam kafelki, czy no jednak jest to zestaw, który zajmuje całą ścianę, więc tutaj absurdalne byłoby trochę wycinanie go i wstawianie na takie białe tło, ale już na przykład jakieś mniejsze meble, typu nie wiem, stoliki nocne już muszą na białym tle być, jeżeli chodzi o miniaturkę. Podobnie żywe zwierzęta nie muszą być na białym tle, tam całkiem sporo jest tych wyjątków, także jeżeli chcecie się upewnić, to sprawdźcie proszę w pomocy Allegro, bo tutaj myślę, że nie ma sensu wszystkich tych kategorii przytaczać, tylko trzeba to i tak sprawdzić. Oczywiście miniaturka powinna przedstawiać rzeczywisty stan przedmiotu, czyli to dotyczy zwłaszcza takich sytuacji, że sprzedajecie produkt jakiś powystawowy, outletowy, jeżeli są jakieś skazy, rysy, inne defekty, które ten przedmiot posiada, to właśnie miniaturka już od razu powinna nie pozostawiać co do tego złudzeń. Czyli nie może być tak, że jest jakiś przedmiot, który jest na przykład niekompletny, a miniaturka wygląda identycznie jak przedmioty nowe i kompletne. Dobrze, tutaj właśnie o tych aranżacyjnych to już wspomniałam, że tutaj dotyczy to konkretnych kategorii. I co jest taką ciekawostką, a to jest akurat zasada odwrotna, że może być na każdej miniaturce model. I tutaj nie mam na myśli tylko sytuacji, że ktoś wystawia odzież, bo to jest takie dosyć logiczne, ale praktycznie w każdej kategorii, czy sprzedajecie właśnie wyposażenie domu, czy narzędzia, czy wózki dziecięce, wszędzie może być model, który prezentuje towar. Tutaj natomiast tylko uczulam, bo są po prostu takie zastosowania modela, które są dosyć kontrowersyjne. Nawet ostatnio widziałam taką dyskusję na Zjednoczonych Sprzedawcach, gdzie ktoś przedstawiał, że jeżeli są sprzedawane koszyczki do rowerów, takie koszyczki do przywieszenia na przodzie rowera, no to bardzo wielu sprzedawców stosuje taki trik, że w tym koszyku umieszczają na zdjęciu pieska. Bo wiadomo, to przyciąga uwagę, budzi pozytywne emocje i tak sprzedawcy jeden od drugiego sobie tutaj skopiowali to i ten pies jest w koszyku. I to oczywiście jest kontrowersyjne o tyle, że nie sądzę, żeby ktoś został wprowadzony w błąd i myślał, że dostanie razem z koszykiem psa, ale to budzi takie wątpliwości co do zastosowania, bo z tego co wiem, to
chyba nie można w Polsce psów przewozić w takim zwykłym koszyczku. Najczęściej to pies się ani nie zmieści, ani to nie będzie bezpieczne, ani komfortowe dla nikogo. Więc tutaj polega na tym kontrowersja. Więc tych modeli należy tak dobierać bardzo sensownie. Też zdarzają się takie sytuacje, o tym chyba nawet więcej tutaj mam przy galerii zdjęć, ale to w sumie dotyczy tak samo miniaturek, że jeżeli decydujecie się na takie zdjęcie aranżacyjne czy z modelem, to zawsze weźcie pod uwagę, że ludzie mają naprawdę różne normy obyczajowe i coś, co dla jednego będzie totalnie niewinne, zabawne, dla drugiego będzie obraźliwe czy nie do przyjęcia. Pamiętam sama taką sytuację, że to już było co prawda dobrych kilka lat temu, ale po prostu jakoś tak zapadła mi ta sytuacja w pamięć, że na stronie głównej Allegro była reklama bielizny, ale to nie była bielizna w żaden sposób erotyczna, czy jakaś naprawdę taka, to zdjęcie nie było wulgarne czy wyzywające, to był po prostu najzwyczajniejszy, przeciętny komplet bielizny prezentowany na modelce. Wiadomo, że też te zdjęcia najczęściej nie są seksualne, tylko są takie bardzo packshotowe, jak to się mówi, czyli po prostu modelka mocno sfotoshopowana i tak prezentująca bieliznę. Wydawałoby się, że to jest najzwyczajniejsze zdjęcie, które można zobaczyć równie dobrze przechodząc na wystawie w centrum handlowym, a dostaliśmy parę maili, gdzie ludzie byli zbulwersowani, że jak na stronie głównej Allegro, gdzie tyle jest odwiedzin dziennie, można prezentować taką goliznę. I to było trochę zaskakujące, bo faktycznie dla mnie osobiście było to zdjęcie bardzo zwyczajne, a niektórych budziło jednak oburzenie. A może na Allegro znaleźć takie przykłady? Zastanawiam się zawsze, żałuję trochę, że nie mogę Wam ich pokazać, ale nie chcę, żeby ktoś się poczuł urażony, że tutaj jego zdjęcia są jako negatywny przykład na szkoleniach pokazywane, ale no są jakieś na przykład sytuacje, że ktoś sprzedaje powiedzmy wyposażenie do ogrodu, jakieś kosiarki i to jest prezentowane przez bardzo skąpo ubraną panią, no i to już właśnie takie jest trochę dyskusyjne, czy to jest do przyjęcia, czy nie. Pewnie uwagę adresatów często to przyciągnie, ale właśnie bierzcie pod uwagę, że to może mocno wpływać na to też, jak Wasza firma jest postrzegana i nawet jeżeli to nie będzie niezgodne z regulaminem, no to może takie być trochę czasem odebrane jako nieprofesjonalne. Więc model jest jak najbardziej okej na zdjęciach, tylko właśnie ostrożnie przemyśleć, jak on jest stosowany. I to, co wspomniałam, to jest najważniejsze, jeżeli chodzi o te grafiki w opisie, to prosimy, żeby żadnych napisów nie umieszczać na zdjęciach. I to dotyczy zarówno miniaturek, jak i też zdjęć w galerii. W tych zdjęciach w galerii można umieszczać cyfry, jednostki miar, logo producenta, czy ewentualnie napisy odnoszące się do technologii, czyli przykładowo sprzedajecie telewizory, one często mają jakieś tam oznaczenie, tam Ultra HD czy inne, no to jeżeli taki napis na telewizorze jest, nie trzeba go usuwać. Podobnie, jeżeli to na przykład są patelnie teflonowe, to jest też swego rodzaju technologia, ona ma jakieś tam oznaczenie również z napisami, no to nie trzeba tego usuwać, to na zdjęciu może zostać. Czy też, no jeżeli to są napisy jakieś na pudełku, no to też oczywiście nie ma sensu go ich tam specjalnie wycinać czy blurować, też byłoby takie trochę przesadne. Ale chodzi o to, żeby dodatkowo nie opisywać niczego na zdjęciu. Jeżeli chcecie przedstawić na przykład wymiar danego przedmiotu, to można to zrobić strzałkami, jednostkami miar i właśnie cyframi, albo powiedzmy sprzedajecie ekspres do kawy i chcecie oznaczyć, że on ma tam powiedzmy spieniacz do kawy, nie wiem, młynek i jakieś inne elementy, to można je oznaczyć na zdjęciu cyferkami, a obok w tej części tekstowej poza zdjęciem już opisać, co konkretna cyferka oznacza. Także też można w ten sposób sobie radzić. Jeżeli chodzi o zdjęcia w galerii, czyli te w opisie, to tło jest dowolne. Tutaj można jak najbardziej używać zdjęć aranżacyjnych, można ten przedmiot w jakimś otoczeniu pokazać, czy tym bardziej z modelem. Natomiast też tutaj jedynie uważałabym, żeby właśnie to zdjęcie nie wprowadzało w błąd co do przedmiotu oferty. Tutaj tak sobie myślę, że taka główny błąd, który ja widzę, to dotyczy przede wszystkim kolorów, że powiedzmy ktoś sprzedaje płaszcz w odcieniu beżowym, ale zdjęcia są w kolorze szarym, tylko gdzieś w opisie jest informacja, że po prostu ten konkretny kolor nie jest dostępny, tylko oferta dotyczy innego koloru. Czy też na przykład na zdjęciu jest więcej tych elementów i klient może mieć wątpliwość, czy wszystkie są przedmiotem sprzedaży, czy tylko ten opisany, no już musi się po prostu tutaj wczytywać
powinno to tak być zrobione, żeby klient nie miał wątpliwości, co kupuje. Można jak najbardziej przedstawiać też produkt w przekroju, czy pokazać jakoś tutaj schematycznie zasady działania tego przedmiotu, to jest jak najbardziej dozwolone. Później są już takie zasady dotyczące bardziej kwestii technicznych, czyli ile pikseli, jaki format, ale to myślę, że też jest do sprawdzenia. I ostatni element, to już troszkę się rozgadałam, bo to jest właśnie o tych normach obyczajowych. Nie, żeby tutaj właśnie mieć na uwadze, że klienci też, to buduje po pierwsze wasz wizerunek, a po drugie, jeżeli to zdjęcie będzie jakoś znacząco przekraczało te normy, no to może być nawet wbrew regulaminowi. I jeżeli chodzi o moją prezentację, to tyle miałam wam do przekazania, ale widziałam, że bardzo dużo pojawiało się pytań i cieszę się, bo tak zazwyczaj właśnie wygląda ten webinar odnośnie zasad, że one są w zasadzie dość proste, tylko potem jeszcze jest dużo takich sytuacji bardzo indywidualnych, gdzie chętnie po prostu odpowiem już na nie. W międzyczasie widzę, że tutaj się pojawiła taka belka zachęcająca do zapisu na kolejne webinary, jak jest jeden, więc jak najbardziej, jeżeli macie ochotę, to przeklikajcie się w te miejsce, a póki co zobaczymy, jakie tutaj pytania zadaliście i postaram się na większość odpisać. I tutaj Alicja pyta o ten kod producenta, czy SKU. Czy to jest znak specjalny? Wiesz, to nie jest znak specjalny, natomiast ja bym zachęcała, żeby właśnie wpisywać to w tym polu kod producenta. Nie w samym tytule, tylko właśnie tam, bo to nawet jest z poziomu listy ofert widoczne, ten kod producenta, także tutaj na pewno to klienta nie wprowadzi w błąd, a szkoda po prostu moim zdaniem poświęcać tych 50 znaków na te kody, jeżeli jest specjalne miejsce, które po pierwsze jest jakby skorelowane z naszą wyszukiwarką, po drugie jest to nawet z poziomu listingu widoczne, to lepiej ten tytuł wykorzystać na inne słowa kluczowe, które wam zwiększą zasięg oferty. Poprawa tytułu jest możliwa tylko w ofertach, które nie mają sprzedaży. W jaki sposób zmienić tytuł w trwającej ofercie z ofertami kuchnia? Tutaj Grzegorz zadał to pytanie, jest ono bardzo trafne. Faktycznie jest tak, że tytuł nie jest edytowalny i to się niestety nie zmieni. Wiem, że był taki krótki czas przejściowy parę lat temu, jak właśnie dużo tutaj się zmieniało, jeżeli chodzi o prezentację przedmiotu. To właśnie były te okolice, jak zmienialiśmy tak zwany show item, czyli ten szablon oferty. Wiem, że tam czasowo była możliwość edycji tytułu. Na ten moment nie ma takiej możliwości, ja już zgłaszałam do naszej technologii, to nawet nie jest kwestia tego, że my nic z tym nie robimy, bo mamy tą świadomość, że to by było wam potrzebne, ale ze względu na to, że u nas już teraz bardzo dużo elementów można w ofercie zmienić, to ten tytuł pozostanie nieedytowalny, bo niestety dochodziło do takich nadużyć, że ktoś wystawiał jakiś przedmiot, który powiedzmy był, no nie wiem, albo tani, albo popularny i powiedzmy nabijał sobie dużą popularność, dużą sprzedaż, a na końcu większość rzeczy mógł w ofercie zmienić łącznie z tytułem i przerabiał tę ofertę na coś zupełnie innego. Fakt, że tam najczęściej się wtedy kategoria nie zgadzała również, ale no doszliśmy do wniosku, że nie będzie on edytowalny. Wiem, że czasem by się to bardzo przydało, że nie wiem, produkt się jakoś tam minimalnie zmieni i już musicie tę ofertę zamknąć, żeby wystawić z prawidłowym tytułem, szkoda tej popularności. Wiem, że są argumenty przemawiające za tym, żeby ta edycja była, ale z tego, co się informowałam, to taka decyzja została podjęta, że nie będzie edycji tytułów. Jakby się tak zdarzyło, że do was się zgłosi pracownik Allegro z informacją, że coś w tytule jest nie tak, to możecie poprosić o edycję oferty. Wtedy najczęściej takie przypadki są rozpatrywane na korzyść sprzedawcy, czyli ten błąd macie szansę poprawić albo zgłosić po prostu pracownikowi naszemu, jak ma ten tytuł prawidłowo brzmieć. I wtedy jest taka opcja, ale to są takie dosyć wyjątkowe przypadki. Tutaj pyta Jakub, dlaczego dążymy, żeby wszystkie oferty wyglądały tak samo? W jaki sposób mamy się wyróżniać na tle konkurencji? O, tutaj też jest to fajne pytanie, dzięki wielkie. Powiem tak, faktycznie ten szablon, pamiętam, że budził takie obawy wśród sprzedawców, że spowoduje to, że każda oferta będzie wyglądała tak samo, ale no, akurat dzisiaj ten nasz dzisiejszy webinar dotyczy bardziej tych wymagań regulaminowych, ale jego uzupełnieniem jest właśnie ten o tym, jak stworzyć skuteczną ofertę i tam pokazuje takie przykłady ofert, które są stworzone na bazie tego samego naszego edytora, a wyglądają totalnie różnie, więc naprawdę nie wyglądają absolutnie tak samo, są bardzo zróżnicowane,
Owszem, są jakieś takie ogólne zasady, które Wam dzisiaj przedstawiłam odnośnie regulaminu, ale naprawdę jest bardzo dużo jeszcze sposobów, żeby się wyróżnić, żeby ta oferta wyglądała profesjonalnie i robi to ogromną różnicę. Jeżeli mogłabym tutaj podpowiedzieć taką jedną z zasad, żeby tam nie odsyłać Was ciągle na ten webinar kolejny, to na pewno warto w miarę prosto klientowi przekazywać informacje, które chcecie w ofercie przedstawić, bo raczej klienci ofert nie czytają. To jest też taka częsta zarzut ze strony sprzedawców, ale on faktycznie ma pokrycie w badaniach, ma pokrycie w rzeczywistości, że najczęściej jako klienci niechętnie się zapoznajemy z jakimiś dużymi blokami tekstu, więc jak tylko jesteście w stanie coś w formie schematu przedstawić, no to róbcie to, bo to spowoduje, że prawdopodobnie klienci chętniej zapoznają się z Waszym opisem. Natomiast no, jak się wyróżni na tle konkurencji, tutaj to jest już w ogóle temat na, myślę, całodzienne szkolenie i też nie jestem w stanie go dzisiaj do końca rozwinąć. Także przepraszam, Jakubie, zdaję sobie sprawę, że to nie będzie satysfakcjonująca odpowiedź na Twoje pytanie, ale nie uważam, że oferty wszystkie wyglądają tak samo na Allegro. Dariusz pyta, pytanie dotyczące produktyzacji. Dlaczego raz zarejestrowany, stworzony produkt jest na sztywno powiązany ze swoją najbardziej szczegółową kategorią? Nie da się przenieść produktu z kategorii na przykład 1, 2, 3, pozostałe do kategorii w tym samym poziomie 1, 2, 3 papiery w roli. To jest dosyć takie indywidualne pytanie. Musiałabym się nad nim tak pochylić na podstawie jakichś konkretnych przykładów, więc ja może podam adres naszego też takiego aliasu, naszego działu szkoleń w Allegro. Jeżeli byście mieli tylko ochotę, potrzebę, żeby do nas napisać takie pytanie, to proszę prześlijcie razem z przykładami, to wtedy sobie przeanalizujemy i będziemy mogli tak na spokojnie odpowiedzieć. Teraz na czacie Wam wkleiłam, mam nadzieję, że jest widoczny. Dlaczego nie możemy podać numeru telefonu w opisie oferty? No tutaj przyczyna jest dosyć prosta, to jest to, co wspominałam parokrotnie. Staraliśmy się uporządkować ten opis, tak żeby konkretne informacje zawsze klient znalazł w tym samym miejscu i właśnie ja rozumiem, że są takie elementy, które chcielibyście w ofercie wpisać, ale opis oferty służy do opisu przedmiotu i takie dodatkowe informacje często wprowadzają też chaos i klienta po prostu drażnią, bo sama wiem, że na przykład szukam jakiegoś przedmiotu, chcę szybko się zapoznać z jego cechami, a tu na samym przodzie jest cały na przykład akapit opis marki albo opis tego sprzedawcy, albo jakieś dodatkowe informacje, no to właśnie powoduje taki trochę chaos informacyjny, a kiedy wiem, że część sprzedawców narzeka, że te Wasze dane kontaktowe nie są dobrze wyeksponowane, ale no to jest właśnie kwestia takiej edukacji klienta, budowania jego przyzwyczajeń, kiedy klient się przyzwyczai, że zawsze tutaj musi kliknąć, znajdzie informację, jak się do Was dodzwonić, no to nie będzie szukał tej informacji nigdzie indziej i to w dużej mierze ułatwia na dłuższą skalę te zakupy. Pytanie kolejne, czy może być w jednej ofercie link do innej oferty na Allegro? Linki będą niestety nieaktywne. To raczej nie jest niedozwolone regulaminem, ale ja bym zniechęcała, bo i tak klient musi sobie przekopiować ten link do innej oferty, żeby ją otworzyć. Raczej polecałabym wtedy posiadanie abonamentu Allegro, bo on daje taką możliwość, żeby nad listą swoich ofert umieszczać banery, które kierują do konkretnych ofert, których popularność chcielibyście zwiększyć, albo może też wtedy sobie zrobić tak zwane serie produktowe, czyli powiedzmy sprzedajecie elektronikę i macie, powiedzmy, tam serię produktowe, nie wiem, telewizory, głośniki, coś tam jeszcze, albo po prostu nawet sobie tutaj bardziej kreatywnie do tego podchodzicie, że na przykład, nie wiem, sprzedajecie meble, to macie, nie wiem, tam styl skandynawski, styl loftowy, styl jeszcze jakiś tam inny i wtedy jak klient wejdzie na Waszą ofertę, to widzi jakby te linki do innych ofert, one są ładnie wyeksponowane, ze zdjęciami, z grafikami i dłużej zatrzymujecie go faktycznie na swoich ofertach, ale no nie jest to takie po prostu trochę, wydaje mi się, że takie wklejenie linku, który będzie nieaktywny, nie będzie za bardzo profesjonalnie wyglądało. Także polecałabym raczej skorzystać z tych opcji przewidzianych w abonamencie, chyba że to jest po prostu odnośnik do jakiejś konkretnej oferty, no to można wkleić taki link. Kolejne pytanie. Często spotykam się ze zdjęciem z logo lub adresem strony internetowej sklepu w produktyzacji produktu. Algorytm będzie to kiedyś wychwytywał.
Nie wiem, czy to chodzi o zdjęcia w opisie, czy o miniaturki, bo jeżeli chodzi o miniaturki, tutaj algorytm dosyć dobrze już sobie radzi z tym i jeżeli takie dodatkowe rzeczy są na zdjęciu, to one po prostu ofertę spychają po trafności w dół, czyli ona jest po prostu niżej widoczna na Allegro, ciężej ją zauważyć. Jeżeli chodzi o zdjęcia w samym opisie, to z tego co wiem, to algorytm chyba ich nie przegląda, ale musiałbym też zobaczyć po prostu konkretną ofertę, jeżeli byłabyś uprzejma, Alicjo, podesłać na ten adres internetowy przykład konkretny, to wtedy się po prostu odniosę i mogę coś więcej powiedzieć. Kolejne pytanie od Grzegorza. Nieregulaminowe tytuły oraz grafiki noszą znamiona nieuczciwej konkurencji. Czy należy zgłaszać takie nieprawidłowości? Stosując się wprost do regulaminu, dajemy przewagę konkurencyjną innym sprzedającym, nadużywającym regulaminu. Tak, Grzegorzu, ja się z tym zgadzam. Jak najbardziej. Nawet wiem, że tutaj zawsze to jest takie trochę też temat kontrowersyjny, że co, ja mam tutaj zgłaszać kogoś. Naprawdę nie, w ogóle się z tym nie krępujcie, bo faktycznie no, regulamin jest po to, żeby go przestrzegać i jeżeli takie nieprawidłowości widzicie, to zgłaszajcie. Ja sama nieraz jak tam nawet, no moją pracą na co dzień nie jest co prawda weryfikowanie tego, ale jak powiedzmy sama robię zakupy też dosyć często na Allegro, no to jeżeli coś takiego zauważę, to daję znać też go działu weryfikacji, że taka nieprawidłowość jest. Można jak najbardziej, jest takie nawet miejsce w samej ofercie, poszukajcie, jest taki link, zgłoś ofertę, tam wtedy wybierzecie po prostu z listy powodów, co jest przyczyną, że zgłaszacie i to będzie na pewno przez nas weryfikowane. Najczęściej taki sprzedawca albo ma te oferty zamknięte, albo dostaje przynajmniej informację o danym nadużyciu regulaminu. Tutaj pytanie od Dariusza, czy nie można by było w miniaturkach użyć również czarnego tła, bo białe przedmioty na białym tle wyglądają słabo, źle lub bardzo niekorzystnie. Na przykład pusta, przezroczysta butelka na białym tle wygląda jak brudna. Na czarnym wygląda dobrze. Faktycznie rozważaliśmy taką opcję powiedzi, bo też pewnie zauważyliście, że w sumie nie, jakichś tam ostatnich badań na ten temat nie czytałam, ale faktycznie jak ta biała miniaturka była wprowadzana, to rozważaliśmy też czarne tło, bo na przykład często przedmioty luksusowe są na takich ciemnych tłach prezentowane, bo to tak wygląda bardziej z klasą, elegancko. Ostatecznie zdecydowaliśmy się na to białe tło, żeby tak to ujednolicić, ale jeżeli no, są takie sposoby prezentowania przedmiotów białych na białym tle, żeby to ciągle wyglądało ładnie. Nie wiem, czy Dariuszu robisz sam zdjęcia, czy korzystasz z jakichś gotowych. Jeżeli z gotowych zdjęć na jakiejś tam konkretnej licencji, no to można byłoby pobawić się bardziej w programie graficznym, ale jeżeli sam robisz zdjęcia, to pamiętam jak na warsztatach Jakub, który prowadził tutaj u nas je stacjonarnie w Allegro, mam nadzieję, że wkrótce będziemy mogli Was znowu zapraszać do siebie, pokazywał taki patent, że stawiał na przykład biały kubek na białym tle i poza kadrem umieszczał dwa czarne kartony, które po prostu się odbijały w brzegach tego kubka, dzięki czemu on się ładniej odcinał od białego tła. Naprawdę efekt był bardzo fajny, to nie wyglądało jak brudne, tylko powodowało, że te cienie ładnie ten dany przedmiot odcinały od białego tła. Wiem, że to nie zawsze jest możliwe, to jest dosyć proste, jak się robi samemu zdjęcie, to naprawdę nie trzeba tutaj dużej zabawy, tylko wystarczy takie dwa kartony czarne jakoś tam ustawić po bokach, ale jeżeli w programie graficznym, to pewnie trzeba się bardziej już po prostu tutaj namęczyć, żeby to dobrze wyglądało. Zgadzam się, że są takie może przedmioty, które łatwiej byłoby na innym kolorze tła wyeksponować, jak na przykład, nie wiem, lampki choinkowe, no ale to generalnie tak jest, że są po prostu przedmioty, które są problematyczne, jeżeli chodzi o fotografię. Nie wiem, chociażby jakieś wszystkie te, które odbijają powierzchnię, no tutaj można by wymieniać. Następne pytanie. Czy i gdzie należy umieścić informacje o zmianie szaty graficznej produktu, etykieta? Na pewno w opisie można taką informację zawrzeć. Jeżeli to faktycznie jest tak, że w ostatnim czasie ten produkt zmienił szatę graficzną, to wręcz można nawet umieścić zdjęcie, jak on wyglądał wcześniej, z jakąś tam strzałką, że tak wygląda obecna szata graficzna, tylko jedynie wtedy należy pamiętać, żeby tam dodatkowych jakichś napisów nie stosować na samym zdjęciu, nie? Więc jak najbardziej w opisie można taką informację zawrzeć. Dobrze, teraz takie pytanie. Czy mogę zamieścić na zdjęciu tabelę rozmiarów ubrań i butów? Niestety nie ma takiej możliwości.
Czy będzie możliwość umieszczenia tabeli w aukcjach? Ok, to już tutaj w sumie było. Czy rozmiar czcionki ma znaczenie w tytule? O, to jest też fajne pytanie, też często się pojawia. Generalnie to jest tak, że wiem, że niektóre platformy ogłoszeniowe mają takie zabezpieczenie, że jak wrzucicie w tytuł za dużo słów wpisanych caps lockiem, to wręcz nie będzie można wystawić takiej oferty. U nas tak to nie działa, nic nie słyszałam, żeby się to miało zmieniać. Można jak najbardziej rozmiar czcionki, w sensie czy to będą małe czy wielkie litery, nie ma tutaj żadnych zasad co do tego. Natomiast ja zawsze zachęcam, żeby pisać i małymi i wielkimi literami. Tak standardowo, naturalnie, normalnie piszemy. Wiem, że niektórzy sprzedawcy twierdzą, że jak napiszą wszystko caps lockiem, to to optycznie powoduje, że ta oferta jest lepiej widoczna na wynikach wyszukiwania. Nie mam takich badań. Jeżeli takie obserwacje macie, no to możecie tak robić. To nie jest zabronione. Kolejne pytanie. Czy funkcja cross-selling z menedżera sprzedaży będzie przeniesiona bezpośrednio do zarządzania ofertami? Zgadza się. Generalnie menedżer sprzedaży jest zamykany 8 marca, jeśli się nie mylę. Będziemy organizowali też akurat tutaj, akurat gospodarzem będziemy wówczas my, nie GS1, ale jeżeli używacie menedżera sprzedaży, to już dzisiaj powinien pojawić się komunikat o webinarze, o wszystkich zmianach, także jeżeli ten temat Was konkretnie interesuje, to zapraszam do rejestracji, a jeżeli będziecie chcieli jako klienci GS1 dowiedzieć się więcej, no to mogę namówić kolegę od menedżera, żeby Wam poopowiadał jako gość GS1, tylko dajcie znać. Kolejne pytanie. Dlaczego w kategorii końcowej pozostałe prowizja jest bardzo znacząco wyższa od innych na tym samym poziomie? To dyskryminuje produkty niepasujące dokładnie do końcowych kategorii lub mogące pasować częściowo do kilku i nie może zdecydować konkretnie. Tutaj powiem szczerze, że nie pamiętam całego cennika, bo ja na co dzień po prostu nie, to nie jest jakiś tam obszar, który mnie tak super interesuje, więc jeżeli tak faktycznie jest, jak Dariuszu tutaj pisze, że jeżeli produkt jest pozostały, to jest o wiele wyższe jego wystawienie, a na przykład to jest faktycznie, to myślę, że to jest takie działanie mające na celu zachęcanie Was, żeby dość precyzyjnie parametry określać. Jeżeli się tak zdarzy, że sprzedajecie jakąś markę na przykład, która na Allegro jest obecna, jest sprzedawana, a w parametrach z jakichś względów jej nie ma, to proszę dajcie nam znać, bo bardzo często takie marki uzupełniamy. No właśnie to pytanie jest też dosyć ogólne, nie? Bo tutaj, że tutaj dyskryminuje to produkty niepasujące do końcowych kategorii. Nie wiem, nie chcę się sprzedać, musiałabym właśnie też zobaczyć konkretny przykład, bo w moim odczuciu tych kategorii jest naprawdę tak dużo i te drzewo kategorii jest tak rozbudowane, że raczej przeważnie powinna być możliwość wystawienia produktu z innymi parametrami niż pozostałe. Ale też, tak jak wspomniałam, te drzewo kategorii jest żywe, więc dawajcie nam znać o jakichkolwiek nieścisłościach. Tutaj pytanie kolejne. Przy ponownej edycji wystawionego produktu system podpowiada inny towar, który jest w ofercie, jednak nie zawsze jest on tożsamy z wystawionym przeze mnie. W jaki sposób pozostać przy swojej wersji, która według mnie jest prawidłowa? Wydaje mi się, że to chyba chodzi o to, że teraz wiele parametrów jest zaciąganych automatycznie. Jeżeli tak i to faktycznie jest jakoś nietożsame z tym, co Wy oferujecie, to proszę zgłaszajcie tam takie błędy. Wydaje mi się, że one już teraz rzadziej się zdarzają, no ale jednak tutaj problem polega na tym, że nie ma takiej bazy parametrów. To w sumie tylko było możliwe do wprowadzenia w motoryzacji, a najczęściej jest tak, że owszem, produkty mają swoje kody, ale te wszelkie parametry musieliśmy też polegać na tym, co pierwszy sprzedawca po prostu wprowadził, bo nawet no, bardzo staraliśmy się, żeby gdzieś zakupić taką bazę i stworzyć taki katalog produktów, ale to jest też dosyć żywy twór i praktycznie powstaje on w oparciu o wiedzę ekspercką sprzedawców. Jeżeli nie jest to tożsame, no to proszę zgłaszać takie błędy. Czy opis może zawierać informacje typu... prosimy o wiadomości do sprzedającego podać numer tkaniny. Tak. Kolejne pytanie. Sprzedający często zawyżają parametry swoich produktów, na przykład oświetlenie, moc, jasność. Czy idzie skutecznie z tym walczyć?
Jest to trudne do zweryfikowania w warunkach domowych przez klienta. No zgadzam się, no nie da się ukryć, że niestety sprzedawcy, właśnie tak a propos tego oświetlenia nad przyłogą, się teraz przykład mój, z mojego doświadczenia, że kupowałam kiedyś lampkę i ta lampka była bardzo prosta, taki styl, no czarna lampka, po prostu oprawka i najładniejszym elementem tej lampki była żarówka, taka też właśnie loftowa, taka dosyć ładna, no takie są teraz dosyć modne, więc pewnie kojarzycie, o co chodzi. I lampka przyszła sama oprawka, i bardzo byłam zdziwiona, bo niczego takiego w opisie dość krótkim nie wyczytałam, że ta lampka jest sprzedawana bez żarówki, ale dopiero kiedy właśnie weszła w ten opis ponownie, to znalazłam informację, że lampka nie zawiera elementu świecącego. Czyli bardzo skutecznie była ta informacja ukryta, że nie ma tam żarówki, że to jest sama oprawka. Więc ja wiem o tym, że klienci, no, sprzedawcy często stosują takie różne manipulacje. W sumie ciężko mi podpowiedzieć jakąś metodę walki z tym. Jeżeli coś takiego jest przez nas wychwytywane, no to wysyłamy upomnienie, ale mówię, no skala u nas jest tak duża, że czasem ciężko wszystko wychwycić. Czy Allegro skaluje zdjęcia, jeśli są za duże, za małe? Nie, tutaj prosimy, żeby właśnie przestrzegać tych ilości pikseli maksymalnych, które są w regulaminie podane. Jeżeli dobrze teraz pamiętam, to było też prezentacja. Przyszło 2500 szerokość maksymalna musi wynosić. Oczywiście te zdjęcia są skalowane, ale jeżeli to będzie przekroczone, no to nie, to już po prostu nie będzie możliwe dodanie pliku. Kolejne pytanie. Czy przewidziana jest możliwość wyłączenia rabatu na duże zamówienia dla niektórych ofert? A, to dotyczy tutaj projektu Allegro Business, czyli chodzi o ten rabat, który koszykowy tak zwany, tak? Jeżeli dobrze się domyślam. I chcielibyście go wyłączyć dla niektórych ofert. Chyba nie ma takiej możliwości na dzień dzisiejszy. To jest też nowy projekt, on się będzie rozwijał, więc nie wykluczam, że taka opcja będzie, że można dać rabat koszykowy, ale z pominięciem jakichś tam poszczególnych produktów, ale z tego co wiem, to na ten moment nie ma takiej możliwości. Dzięki jeszcze raz, do widzenia.